Dzisiaj na pewno mi się uda. Siemano! Witajcie w naszym najnowszym filmie i dzisiaj mamy dla was super film. Będziemy rysować i dzisiaj będziemy rysować sławne budynki. No to nie przedłużajmy dłużej. Dawno nie rysowałyśmy, więc zacznijmy w końcu. Zaczynamy! No to zaczniemy od czegoś łatwego, czyli będzie to Big Ben from London. Big Ben. Ja niedługo jadę do Londynu, więc trochę nie pamiętam. Coś tam kojarzę. A wiecie, że w ogóle teraz Big Ben chyba jest wyłączony z działania? Tak, jest w remoncie. No. Jakoś tak ucichłam, skoncentrowałam się. On ma więc coś tak tutaj, ale nie wiem co Big ma. Big Ben to jest taka wieżyczka z takim zegarem, trójkątnym daszkiem. I też jest na tym daszku, ale nie wiem co. I ma ona na samej górze właśnie zegar. Ja się zastanawiam, czy ten zegar jest okrągły. Nie jest nad tym? Tu jest taka dachóweczka czteroskrętna, z dachówki prostej. Płasko skośna. Tak właśnie prezentuje się Big Ben. Nawet podobnie to sobie wizualizowałeś. To jest duży Ben. To jest w Anglii. No tak, powiedzmy, że wam wyszło dobrze. O kurczaki, to jest jednak dachówka szarolistna. Wieża Eiffla? Tak. O, ja ją, słuchajcie, spróbuję narysować w trójwymiarze. Ty nie patrz, nie podglądaj. Ja pamiętam, uczyłam się kiedyś w trójwymiarze rysować. Postaram się w trójwymiarze ją narysować. Jeszcze raz to powtórz. O my god! Przepraszam, bardzo dobrze ci idzie. To jest w trójwymiarze. Zaraz się zestrasz, jak zobaczysz. Ona tak pewnie rysuje. Ta wieża Eiffla, okej. Powiem coś mądrego. Trójwymiarze. Widziałyśmy ją na żywo. Już? Poczekaj. Nie, przegrałaś. Challenge jest dla nas za trudny. Oj! Oj. Dobra, wyszła mi literka A. Co wam wysyła? Oraz no, w trójwymiarze wyszło tak. Jakaś strzałka taka. No ona po prostu ma dłuższy ten... Kurczaki. Kurczaki, no. To też tak... Ale to teraz wam dam coś trudnego. Zobaczymy, czy będziecie pamiętać. Opera w Sydney. Jezu. O, byłam, widziałam ją na żywo. Boże. Na żywo. To jest opera w Sydney. Ma taki jakby... Ona jest taką... Jest taka kopuła. Imitacją chmury. Opera. Kurczę, chyba nie mogłabym być architektem. Jakoś nie mam takiego zmysłu. Nie mam ja też nie mam takiego... głębi takiej. Ale ja nie mam takiej też pamięci. Czy dobrze ci wyszło, pani? Oj, to wygląda jak jakiś rekin. Jakiś rekin. To jest rekin. Dobra, wysyłam wam. A moja dobrze wyszła? Moja lepiej chyba niż moja. Oj. No. Oj. Ona bardziej jest taka... Jak żagle. No takie właśnie wystające białe rzeczy, a u mnie jest taki jakiś rekinek. Muszę poczytać o tych sławnych budynkach. To teraz będzie coś łatwego z Polski, czyli Pałac Kultury i Nauki. O kurczaki. Oje, jak ta wieża Eiffla średnio było. Studiuję go codziennie, ale... Czekaj, trzeba się skupić, to jest taki wielki kloc. Wiecie, że w ogóle on kiedyś był koloru białego, tylko że on jest taki brudny? Niedługo, no ja wam myślę zdjęcie, jak on wyglądał podczas budowy. Nie wiem, co ja robię. I oni nawet planują go niedługo wyczyścić, tylko to jest mega drogie. Ale Pałac Kultury też ma zegar. Właśnie ma chyba, nie? Mhm. Nie wiem, dlaczego robimy challenge rysowane, skoro nie umiemy rysować. Ja totalnie nie mam talentu, nie wiem dlaczego. Ej, lepiej ci wyszedł, chociaż taki trochę, taka wieża. Wieża Babel. Wieża Babel, natomiast ja Wygląda trochę jak kościół. Pokażcie. U Ady to bardziej wyszło jakiś Empire Building. Coś w tym stylu. A u Anieli? Dobrze wyszło? No bo ma okienka, a nie takie kreski. Słaba. Ludzie mieszkają. Oj, kurczę, zapomniałam, że on ma takie wieże. Właśnie, jak po bokach, nie? Faktycznie był taki biały. Nie był biały, to jest jakaś wizualizacja. No nie, to jest zdjęcie z Dawien. Nie! Ale patrz, tam narysuje. Kiedyś nie było zegara, no. Tak? No bo to jest ściema, Jezu, Barty, nie wiesz we wszystko, co pokazują w internecie. To jak tutaj było? Tak flik. No i to jest nasz Pałac Kultury. To Pałac Kultury. Dobra, to teraz... co by wam tutaj dać? Wiem, może wieża w Pizie. Ja bym krzywa wieża jest w Pizie. Jeszcze takie coś prostego, co na pewno byśmy umiały narysować. Trójkątnego. Nie, to jest zbyt Ada proste. Nieprawda! Czekaj, krzywa wieża? Wieża. Ja wiem, ona ma coś takiego charakterystycznego. Ale jak ona stoi, że rzeczywiście jest krzywa? To wygląda jak kanapka. Albo co innego. Pokaż, Ada. Kupno. Moja wygląda trochę jak jakaś tuba. Mojej nie widać. No już wam wysłałem. Oj, no tak. O kurczę, bo ona ma przecież właśnie takie coś. Moja jest podzielona, patrzcie. Takie ma podziały. No ja zgadłam. Dobra, ale to teraz weźmiemy też budowlę z Egiptu, ale nie dobrościutką, tylko Sfinksika proszę narysować. O Boże! To ja wymyśliłam ten odcinek, bo wydawał mi się taki banalny. Przecież ja jestem tym budowlańcem w ogóle. Sfinks jaką ma twarz? Człowieka czy lwa? Nie, on ma ciało lwa zaraz. Pamiętajcie, że on na twarzy teraz nie ma jednej części, ale możecie w sumie narysować jak miał. Jak to nie ma części? Jaki jesteś ogarnięty. Nogi! Ma na tej głowie właśnie takiego. Oj, krowa mi chyba wyszła. A nie mi to brzydki jakiś w ogóle diabeł. Jakiś diabeł. A, ja się tak uśmiecha. Dobra, wysyłam. Aż się boję. Kurczę. Aż się boję. Oj! Oj! Rzeczywiście nie ma głowy barana. O kurczę, bo on ma tutaj takie egipcjańskie trójkąty. No, w końcu jest w Egipcie, no. Cholera, no. O kurczę, on nie ma rogów? O nie, on nawet nie ma ogona. No. Dobra, to teraz narysujcie Cerkiew Wasyla Błogosławionego z Moskwy. Moskwa. Z Moskwy. Pane dżinsy. Wiebaczka. Jest w ogóle piękny. Jednym z miejsc właśnie, które chciałabym zobaczyć, to Moskwa i to miejsce. Ale zrobić sobie zdjęcie przy tej cerkwi. Oprócz tych kopuł to ja nie wiem, co tam jeszcze jest. I zrobić sobie zdjęcie w takiej rosyjskiej czapce. Chyba to tak nie wygląda. Pałac w piekle. Trochę jak z Heroesów, ten ognisty zamark. Dużo tam tego na pewno nie jest. Nie wiem, ale ja to tak widzę. No ale no to moja jest taka kolorowa, widzisz? No dobra, słuchajcie, więc na końcu wam dam rzymskie Koloseum. Okej, to ja zrobię w końcu w trójwymiarze. Tylko pamiętajcie, że ono nie jest całe w tych czasach. Mam to gdzieś! Ja żyję w tamtych czasach. Ja żyję w tamtych. Będą punkciki odjęte! Wygląda. Wygląda jak stadion. A mój wygląda jak stadion. Bardziej. Wygląda jak stadion. Jeszcze raz. No więc ja mam dwie odpowiedzi. Okej. Może któraś będzie... Pokaż najpierw widzą. Pierwsza. Nie piję! Jak to? Spałbę, da, Adi nadarysowała rękawika. A to? Droga! No tak nie bardzo, ale wyszło! No ja mało podróżuję, no nie byłam, nie widziałam tych miejsc na żywo. Widzicie, operę widziałam i najbardziej podobną ją zrobiłam. Wieżę Eiffla, to po prostu moja pamięć zaszwankowała. Okej, no to tyle na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy się uśmialiście i jaki chcecie kolejny rysowany challenge. Ja zawsze po tego typu filmach mam takie przemyślenia, czy wracasz na tego YouTube'a, czy jednak już nie. Czy jednak przeczytać w końcu jakąś książkę, czy pojechać gdzieś, czy zrobić coś normalnego. Okej, no to zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i żegnamy się z wami. Pa!